Siemanko, tu znowu Szybki. Witam Was z lekko wietrznego lasu nad Bzurą. Porozmawiamy sobie o środkach na kleszcze, czyli jak się zabezpieczyć i czym. Wszyscy podróżnicy, którzy jeżdżą do tropikalnych krajów i muszą się chronić przed insektami, mówią tylko środki z DIT-em. Bez DIT-u nie działa. Czyli wybieramy te środki na kleszcze, które mają w swoim składzie DIT, D-E-E-T. To jest coś takiego. Im więcej, tym lepiej. Gdzieś tam w kioskach, sklepach spożywczych można znaleźć środki zawierające około 15-20% DIT-u. W aptekach i drogeriach można znaleźć dużo mocniejsze, lepiej zabezpieczające środki. Akurat tutaj znalazłem 50% DIT-u. To jest naprawdę dużo. Do tego różnego rodzaju olejki zapachowe, które również zniechęcają kleszcze. Olejek lawendowy, różany, eukaliptusowy, cytrusowy też są dodawane. Przeczytajcie skład i to skutecznie chroni przed kleszczami. Także spokojnie można przed wyjściem do lasu albo na początku wycieczki spryskać się, szczególnie te drogi, którędy kleszcze się mogą dostawać, czyli właśnie nogawki, oczywiście całe ciało, okolice rąk i tak dalej. Ale pryskając właśnie, zwróćcie uwagę, żeby ściągnąć zegarek, ściągnąć okulary, bo niestety te środki z DIT-em mogą uszkodzić plastik. Po prostu niektóre rozpuszczają plastik, można zniszczyć zegarek, okulary, biżuterię. Uważajmy na to i zabezpieczajmy się porządnie. Tego ma być dużo, nie zaszkodzi i po kilku godzinach czynność powtarzamy. Jeśli jesteśmy w terenie przez cały dzień, oczywiście dobrze jest zobaczyć, na ile godzin ochrony ten środek działa i po takim czasie czynność powtórzyć. I drugi sposób zabezpieczenia naszej odzieży, który nie przeszkadza DIT-owi i świetnie z nim współgra, to jest zaimpregnowanie plecaka czy odzieży permetryną. To też jest insektycyd, który skutecznie odstrasza, zabija kleszcze, ale nie dajemy tego na skórę, tylko impregnujemy odzież. Warto zwrócić uwagę, wybierając środki do zabezpieczenia się, żeby to były preparaty z dużą ilością DIT-u, a nie tylko na olejkach eterycznych, tylko jakieś tam naturalne, bo one owszem coś tam dają, ale nie będą tak skuteczne jak te z DIT-em, zdecydowanie. Chcesz się dobrze zabezpieczyć? Wybierz DIT. La, 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 la.